Święty Paweł zdawał sobie sprawę z tego, że uwaga ludzka jest ulotna i dlatego po to, żeby zawalczyć o dobro świątyni Bożej, w której jest głoszona prawda, jakby na dwa sposoby chciał zakomunikować Tymoteuszowi pewne treści, bardzo ważne treści. Najpierw napisał list po to, żeby Tymoteusz już mógł wprowadzić w życie pewne zasady, a potem powiedział, gdybym się opóźniał, to właśnie ten list, ale najlepiej rozwiążę te sprawy osobiście, kiedy przyjadę. Myślę tak, że jest to taka mądrość Pawłowa mówiąca o tym, że kiedy komunikujemy się z drugim człowiekiem, to powinniśmy uwzględnić to, że niektóre kanały komunikacji z daną osobą mogą być niedrożne i dlatego potrzebne jest napisanie listu, potrzebne jest SMS, potrzebny jest jakiś inny kontakt, ale najlepiej kontaktować się z drugim człowiekiem twarzą w twarz, patrząc mu prosto w oczy. Wtedy jesteśmy świadomi tego, że on nas usłyszał, że odpowiedział i że usiłował zrozumieć to, co mu przekazaliśmy. Wtedy efekt będzie bardzo dobry naszych działań i wtedy nie będziemy obawiali się braku dialogu z drugą osobą albo jakiegoś konfliktu wynikającego na zakłóconych łączach komunikacyjnych.